Witam, witam. Czekam na widzów. Mam informację dla was. Pod tytuł Benz. Czekam na was. Czekam, bo jak mam ważną informację dla was, którą się przyda, to na pewno wam do informacji dalszego. Dlatego czekam. Ok, pozdrawiam widzów. Tutaj powiedzę. Proszę bardzo. Słychać jak deszcz. Ciekawe, czy u was pada. Na pewno. Słychać, to nie będzie ładna pogoda. Ostrzegają, że ma być burzowo, gradowo i inne rzeczy. Co zrobić? Informacja tego typu. No właśnie, bo ja was informowałem to już wcześniej. Poczekajcie. Poczekajcie, co? O, dobra, już. Informowałem was wcześniej, że dzisiaj robię po godzinie 12 pozdrowienie wczorajsze. Bo miałem awarię z telefonem. Nie odpalało mi się kamerka tego typu Benz i zacząłem to przed 12, tak chyba około 11 zacząłem zaległe pozdrowienie wam robić. No i te zamówione, które zamówiliście, trzymacie się w ogóle tego regulaminu na stronie fanpage'u mojego. Trzymacie się, jak nie chcecie wylecieć z hukiem tam z tej strony, a szkoda by było, żeby was wyrzucać za bluzganie mi na komentarzach czy na free, bo automatycznie dostajecie bana z automatu. Nie ma trzeba. Trzeba trochę regulamin mieć na stronie, żebyście się dogadywali ze mną i na rzeczy. Każdy wasze ruch bluzganie na komentarzu czy na free jesteście od razu zbanowani i zablokowani inaczej. I to nie będzie już taki tego, że nie, przepraszam. Wystarczy, że powiecie jakieś słowa, które nie powinno wpaść do mnie na komentarzach, wlatujecie. Już was nie odblokuję, to jest taka mała informacja. Co to jest za tym wisiorku, byk? Nie, czy widać? O, widać. Byk. Dlatego tak jak mówię, no proszę przestrzegać, jak nie chcecie wylecieć ze strony. To jest taka mała informacja dla was, żeby nie było. No bo ja, no mówię, no ja muszę zrobić tylko porządek. No bo to nie jest to sztuką na mnie wyzywać tego, tylko sztuką jakoś się ze mną skontaktować po polsku. W tym sensie, że bez optykowania słów do mnie. Druga informacja. Robiłem te pozdrowienia za lekko wczorajsze. Nowe pozdrowienia, które dzisiaj wchodziły. Tam parę osób do mnie się właśnie teraz odezwało do mnie. I ja nie rozumiem tam dwie osoby, które do mnie się tam wspinają, tego typu. Ja dawałem informację, że o godzinie 12 będę robił zaległe pozdrowienie, czyli wczorajsze. Mówiłem, jaka była przyczyną tego. No i te dwie osoby się nie odezwały w ciągu tyle godzin. Dopiero teraz. No, nie moja wina, że dopiero się też odezwali. Mogę się odezwać w trakcie tego wszystkiego. No ale już, dobra, to nie jest to ważne. Tego jestem na mieście, pada. Śmiało. Weekend będzie na pewno nie za ciekawy, bo już tak informują. A jest dla was informacja tego typu, ale jeszcze będę was informował tego typu, więc planuję
ale to wszystko wyjdzie w to w praniu. Nie obiecuję, to i tak wam dam info na ten temat zapowiedzią. Planuję streama zrobić w niedzielę 2-godzinnego, ale nie obiecuję. Wszystko dowiecie się dopiero tak w niedzielę w południe, co i jak. Żebyście się nie napalali, bo to na pewno zaraz się będziecie napalać. Obiecuję, zrobię zapowiedź tego typu, no, bo no, chodzi o to, że ja chcę 2 godziny z tym zrobić dla was. A dwa, ja na fanpage'u wystawię taką informację, jakie pytania byście chcieli mi zadać na streamie. Co was by zainteresowało, jakie pytania mi, żebym odpowiedział wam na te pytania. Jak wrócę do domu, to ogarnę to wam, to. Tak mówią, no jak jestem na mieście, to mam nadzieję, że przestało padać. Wyjdę. A jeszcze kropi widać. No. I jest taka informacja dla was, żebyście nie byli tutaj tego nakręcani, że o, będzie 100% stream w niedzielę. Dam dopiero w południe informacje na ten temat. Bo nie wiem co jak z czasem. Ja też napięty mam grafik. No takie jest życie, o co mam zrobić. No dobra, ja już kończę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Bęc.